Siemaneczko. Dzisiaj kolejny odcinek. Plan jest taki, wyciągam zaś te fotele i będę to wszystko myć, szorować. Chcę zobaczyć, jak ta tapicerka będzie się prezentować po takim porządnym szorowaniu, myciu. Szczota, woda ciepła z mydłem, potem może jakiś placzek. Zobaczymy, co z tego będzie. Wszystko powyciągane. Szlauf naszykowany, ciepła woda, micha. Lecimy z tematem. Ta pitereczka umyta, jak widać. Parę pęknięć powychodziło, ale niewielkich. Ważne, że fotele nie są jakoś mega mocno rozprute, wytarte. Boczki tak samo świetnie wyglądają. Kolorek wręcz genialny. Niebieski. Kanapa tylna. Oparcie też. Zaryzykowałbym stwierdzić, że prawie jak nówki. Jeszcze plakiem czy jakimś innym nabłyszczacem do porządku się to zrobi. Tu nie ma co jakiś preparat do skóry, bo to nie jest skóra, tylko sky. Więc placzek powinien załatwić sprawę. Wszystko będzie wyglądało luks. Tutaj jest jakieś chyba wygłuszenie czy coś. To znaczy się było. Z tego śmieć zostało, więc postanowiłem, że to po prostu wywalę stąd w pizdu, bo to jest zgnite, śmierdzące. Więc trochę się z tym naszarpię, ale najlepiej teraz to zrobić. To też wodę trzyma wilgoć. Trzeba się tego pozbyć. Wezmę się za kolejną taką irytującą rzecz, czyli opadnięta podsufitka. Tu jest taki patent, że ona jest, jak jest nowa, to te pręciki wsuwa się do takiego materiału. No i to się potem przykręca tu do budy. No tylko, że to jak to ma ciul wie ile lat, no to to już ten materiał trochę spruchniał, no i opadła ta podsuwitka, rozprówa się to. Ale mam plan taki, że po prostu zszyję to tak jakby takim drucikiem, że tak dookoła poprzebijam ten materiał na plotę na to, no i podkręcę i tak samo tu na dole, a reszta na takie spinki oryginalne pójdzie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zrobiłem dosłownie druciarstwo, czyli poszywałem to drucikiem takim. Gdzie to jest? O, taki ogrodniczy. Po prostu go obdarłem, krótko mówiąc, ze skóry, z izolacji. No i pręt bardzo fajnie się teraz trzyma. Tutaj materiał jeszcze jest, ale na przykład tu jeszcze owinę dookoła. No i ta podsufitka nie będzie przynajmniej wisiała, nie będzie mnie denerwować. Potem można lampkę zamontować w środka. No i tutaj jeszcze tak samo to podszyję tym drutem. No i zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. Dobra, ta podsufitka wyszła w taki sposób. Tu się fajnie już trzyma na tych drutach. Tam trzeba będzie przykręcić. Tu już przykręciłem na lusterku. Tu na tym jednym fletnerku. Ona i tak, ta podsufitka, jeżeli by robiło się taki konkretny remont, i tak się daje do śmieci, bo tam jest przecięta, jest ogólnie brudna. I przez to, że przez te lata ona wisiała, nie założona, nie naciągnięta, ona się skurczyła po prostu. Ale nowa podsufitka tam 200 kosztuje na internecie, więc to nie są jakieś duże pieniądze. A z pewnością to będzie lepiej wyglądało, jak ktoś będzie chciał, czy to ja, czy ktoś inny, jakiś taki konkretny remont tego samochodu wykonać. Przetarłem deskę najtańszym tempo. Jak widać, lakierek fajny. To się może mi powiedzieć, że biorę się za to od dupy stronę, że tak składam środek. Pomimo tego, że auto jest ogólnie w ciulatym trochę teraz stanie, ale no po prostu chcę mieć to wszystko poskładane, chcę mieć to w jednym kawałku, żeby mi się nic nie pogubiło. A środek to może już być poskładany, bo tu po prostu już było malowane. Wszystkie kable, że tak powiem, są podłączane, muszę tylko to poskładać. Ten cały panel. Tu chromiki. Oczywiście w ruch idzie niezawodna wełna stalowa. Porównanie, czwórka wypolerowana. Reszta jeszcze nie. Miałem dwa emblematy, bo jeden. Są dwa takie same, tylko że jeden jest na desce rozdzielczej, tu w tym miejscu, a drugi idzie na tył, to ten brzydszy dam na tył i tak go wypoleruję, tu nie będzie widać tej rudy. Ale wolę ten ładniejszy do środka. No i popielniczka też już w miarę jest już oczyszczona, ale jeszcze ją. Popielniczka idzie tutaj. No tak więc bawię się dalej. Dobra, emblemaciki wypolerowane. Fajny efekt. Ten już na swoim miejscu. Popielnica też. No
swoim miejscu. Tylko no niestety zacząłem się trochę bawić i tu odpadł mi kawałek dość spory samochodu. Szpachli w chuj, prawie centymetr. To było w tym miejscu, widać, że po prostu była dziurka. A nie wiem, czy to było spawane. Podspawali, dali trochę kitu. No i czas zrobił swoje, no i odpadł. Tak więc to też trzeba będzie zrobić, zakonserwować. Tutaj też aż się boję poderować ten. Jak to się mówi, im dalej w las, tym więcej drzew, ale i tak nie jest źle, i tak jestem zadowolony. Lecimy dalej. Zacząłem już trochę drapać. Jak widać, całkiem fajnie to wszystko wygląda. Zabezpieczyłem dachę, żeby się nie zabrudziła. Jak będę malować i teraz dalej szlifować. No i co? No i lecimy. Tu chyba też ten tył do końca wytrapię ten szajs stąd. Szpachelką mi to też poszkrobię i też się zabezpieczy tą minią. No i pokażę jeszcze wam, bo na wcześniejszym filmie tego nie było. Jak tu fartuchy i reszta, wszystko fajnie wygląda. Zdrowa blacha, nigdzie rudej nie ma, szmaty. Tutaj konstrukcja też zdrowiutka. Fartuchy zdrowe. Jedynie co, tak jak mówiłem, progów od spodu nie ma. Ale to tam patrzyłem, progi 80 zł na Oliksie chodzą. Na Allegro. Trochę roboty spawać i w sumie, jeśli chodzi o konstrukcję, to reszta jest zdrowa. Tu może jeszcze to przejadę. No i to też przeszlifować. Tu też szpaki było dość sporo. Odpadło to, czyli ja to oskrobałem. I tu też zeszlifuję. I pędzelkiem zaciapię, żeby to dalej nie rdzewiało. No to co, to lecimy z robotą. Jak widać, podłoga ładnie wydrapana. Pojawiła mi się jedna dziurka, a tutaj w sumie dwie, o ta i ta. No i tu ten element jest delikatnie zgnity, ale poza tym to wszystko jest w porządku. Trochę wody nalało, bo w nocy padało, a szyb nie ma jeszcze bocznych, ale to szmatą się wytrze, jeszcze raz przyjadę kontuwą. Lecimy w konserwację, tak żeby dalej to nie rdzewiało. Bo na razie nie mam gumatu, jak to pospawać, a po prostu nie chcę, żeby mi to dalej zżerało. Zawsze farbę można zdrapać i wziąć się za spawanie. Zamocowałem sobie klameczkę na oryginalnych śrubkach, które wygrzebałem ze słoika, odbojnik. Więc tak, podłoga jest pomalowana. Boli mnie to, że nie mam migomatu, bym od razu tą rynienkę całą wyciął, spawał nową, bo to jest akurat mały problem do zrobienia. I te dwie dziurki załatał w tej części i w tamtej tylnej. No ale na razie póki co to mogłem tyle dla tej podłogi zrobić, czyli ją zakonserwować, żeby dalej powierzchowna korozja jej nie jadła, żeby woda jak się trochę dostanie, żeby też ten metal nie wpadała, nie wgryzała się w nią. Fajnie to wszystko wygląda. Tam to łaty widać, co ktoś kiedyś robił, tam też jakieś łatki były. No ale blacha jest zdrowa, metal jest zdrowy, teraz tylko powkładać szybę, żeby tam nic do tego auta nie padało. Środek można składać. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Deska poskładana, podłoga pomalowana, gumy założyłem. Trzeba będzie szyby pozakładać w końcu, żeby woda mi tu nie lała. Boczne i inne boczki może uzbroić drzwi w mechanizm szyby. A następnie pobawić się może trochę z lakierem. Tak więc zapraszam też na kolejny odcinek.